Praktyka egzorcyzmów, które podejmował Chrystus, jest wciąż aktualna. Można by, cytując ojca Aleksandra Posadzkiego, powiedzieć, że konfrontacja mocy, ta duchowa konfrontacja mocy, wciąż ma miejsce. Chrystus przyszedł, aby objawić moc Boga, ale jednocześnie niweczyć moc szatana. I egzorcyzmy, które podejmował, często z tym były mocno związane. Jezus mówi, milcz i wyjdź z niego. To znaczy, neguje tą moc słowa diabelskiego, tak moglibyśmy to najprościej nazwać, po to, żeby objawić swoje słowo dotyczące Królestwa Bożego. Przez wieki w Kościele ta praktyka była stosowana i podejmowana, ale ostatni czas, jeszcze poprzedni wiek, pokazuje, że trochę zaniedbaliśmy świadomość, że takową właśnie moc Kościół otrzymał. W tej chwili, przy nowej sytuacji społecznej, kulturowej, w pewnym powrocie do neopogaństwa, praktyka egzorcyzmów, szczególnie tutaj w Kościele Zachodnim, powraca. Jest coraz bardziej żywa, egzorcystów przybywa w każdej diecezji w tej chwili w Polsce jest ich kilku. Został na nowo przepracowany i wydany rytuał tej posługi Kościoła. W związku z tym trzeba mówić o tych współczesnych uwarunkowaniach i zastosowaniu egzorcyzmów i ten temat chciałbym przybliżyć.